No i tu jestem żywiole, ci powiem. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Słuchajcie, wleciał ojciec projektu. Cześć. Marzenie dajcie. Dla widza. Dawid, zamaskowany bandyta. No, tak wypada, nie? No, tak wypada. Publicznie tak wypada. Zobacz, nawet kask jest już z kamerą do tego. No, projektu. Super. I to też przekażesz? Też. No to pięknie. No, pojedziemy. I to mówisz, że to jest mówisz ten, który tam wybrałeś. No zobacz, tak. Słuchaj, aluminiowa rama. No. Plusik do wypolerowania, wszystko ładnie, czy tam do pomalowania proszkowego. Silniczek 50 to w zasięgu każdego widza. Tak. Każdy będzie mógł sobie swobodnie to naprawić, bo to nie są duże koszta, żeby tam ewentualnie ten tłok sobie wymienić, nie? No. Konstrukcyjnie bardzo prosty, bo to dwusów. Same plusy, więc taki widz, który nie ma nawet doświadczenia w zakupie i w obcowaniu z motocyklem, on sobie świetnie przy tym poradzi. Tak, nie? Jak z rumecikiem. Tak. No i zawieszenie widzę Kajawa. Ktoś przerobił, bo to nie było chyba takie oryginalne, co? Tak. Ale to fajnie, to na plus, nie? Tak. Trzeba tylko sprawdzić, jak uszczelnia, czy chociaż wyglądają mi tutaj na nowe, nie? Nie, no nie ciekną, jest, no. Nie pocą się, jest wszystko dobrze. Słuchaj, i przede wszystkim plusem ta 50, ta derby jest to, że części są bardzo, bardzo gdzieś tam popularne, te motocykle. Młodzi ludzie będą mogli sobie spokojnie się na tym podszkolić i pobawić, bo tutaj jeszcze jest alternatywa tuningu. Z tego co mi wiadomo, nie wiem, nie byłem na bieżąco. Jest. Zwiększyć sobie trochę wtedy ten cylinder, nie? Tak. I założyć większy troszeczkę tłok. Nie wiem, czy tam w gaźniku jakaś ingerencja na pewno będzie potrzebna, malutka. I wtedy może jeszcze, wiesz, więcej mocy uzyskać, nie? Same nawet plusy. Wydech można nawet założyć. Jeżeli ktoś, nie wiem, czy tutaj masz wizję na to, czy to będą opony szosowe, czy bardziej enduro? Nie, enduro. Zostawisz opony enduro? Enduro, tak. Bo wtedy w przypadku enduro, no to trzeba będzie jeszcze pomyśleć nad tym, jak rozwiązać temat tutaj tej rejestracji i tutaj, no wiesz, tego plastiku, nie, z kierunkowskazami. Bo podejrzewam, że do enduro to szybko się rozpierdzieli, nie? No tak, ale wiesz, nie wiemy, czy ktoś będzie jeździł enduro, czy tak. Ulicy. Na koskach też po ulicy pojeździ, nie? Tak. Bo ta opona to jest śmietnik, nie? No wiem, jeszcze ją dopaliłem trochę. No, przednia też zresztą. Nie no, opony damy nowe. No. Nie, czy felgi będziesz malował proszkowo? Felgi? No, proszę. Wiesz co, chyba nie. Nie, felgi zostawimy. Ewentualnie na szprychy, nie? Się założy te słomki jakieś tam, jakimś tam plastikowym. No weź się przymierz do niego, zobacz. To jest bez siedzenia. No to nic, ja jeździłem bez siedzenia. No. Wiesz, i teraz tak. I młody chłopak, taki, który ma 13 lat, spokojnie sobie na to, wiesz, na tym sobie usiądzie i będzie mógł jeździć. Ale też dorosły mężczyzna, który ma wzrostu 180 cm bez problemu. Też tak jak pojedzie. Ja na przykład, nie? No. A wiesz, jak to się odpycha fajnie? No. No wiesz, swojego czasu te 50, te derby, one były dość popularne. Młodzi ludzie po dzień dzisiejszy bardzo dużo na nich jeżdżą i sobie je chwalą, nie? Opinie są różne, ale to wiesz, to tak w internecie ludzie różne rzeczy piszą, nie? Tak. No. Jak ci się to podoba? No słuchaj, ja uważam, że zakup jest bardzo ciekawy. Przynajmniej udowodniłeś to, że z takiego trupka zrobi się coś fajnego, nie? Tak. Słuchaj, najważniejsze, żeby tak, silnik był zdrowy. Tutaj ten tylny amortyzator pewnie trzeba będzie dać do sprawdzenia, nie? Tak. Przedni jest ok. Napęd tylna też jest w porządku. Nie jest po jakiś powyginany. Przedniego tak nie widzę zbytnio, bo tutaj jest osłona. Osłonę trzeba będzie wymienić. Tak. Ale to nie jest duży koszt, bo to jest plastikowa osłona, nie ma tragedii, nie? Prawdopodobnie. No pewnie, jeszcze pod kolor można dobrać, tak. Nie? Chłodnice są zdrowe, patrzyłeś? Cieknie coś z chłodnic. A, no ale to wiesz, to chyba nie będzie jakaś tragedia. Ale może jakiś wąż. Ale nie jest pochmicona. Mi się wydaje, że one nie są dziurawe. Bardziej obstawiłbym
czasie pracy, wiesz? Nie, ona będzie dobra chłodnica, wiesz? Ładnie się ją wyczyści. Tak, tak. Nie ma co przesadzać. Win jest. To najważniejsze. Co jest? Win, czyli jest alternatywa zarejestrowania. Tak, nie, no są papiery normalnie. Więc wiesz, to też jest duży plus, bo ktoś, kto ten motocykl wygra od ciebie, to jak go zarejestruje, będziesz miał taki ty komfort psychiczny, że ta osoba legalnie się porusza, że sobie krzywdy nie zrobi gdzieś, to znaczy innym nie zrobi krzywdy na ulicy tym motocyklem, nie? Bo jak gdyby bez uprawnień, to można sobie narobić wiele bigosu, a ponadto zazwyczaj, znaczy podejrzewam, że może się okazać, że wygra to ktoś niepełnoletni. Tak. No i wtedy co by było, jakby jeździł bez dokumentów, nie? No właśnie. Także to jest super. Same szukałem, żeby były papiery, wiesz, ktoś po prostu... A dyfuzor jak wygląda? Wiesz co, wydaje mi się, że on jest do szczyszczenia i pomalowania czarnym matem, nie? Tak. Tutaj ta osłona dyfuzora, ewentualnie ją się też, można ją zmatowić, tutaj delikatnie podprostować od wewnątrz i też na czarno pomalować. Ten chrom nie będzie ciekawie wyglądał, ja tak uważam, nie? Bym chyba na czarny mat to pomalował. Damy radę. Nalepka Hondy. I lampę bym mimo wszystko normalną założył. A wszyscy mówią, że plastron zostawić. Nie, no plastron fajnie, okej, okay, ale jeżeli ma być to motocykl zarejestrowany i ktoś ma tym no się tak, poruszać, ale wiesz, ale no to my też, lampa, ale, no to dobrze, lampę możemy dać do zestawu. Aha. A zostawić go do projektu takiego, bo może kogoś nie stać na przykład na ubezpieczenie, na zarejestrowanie, rozumiesz? I no, będzie... Tarsza w porządku wygląda. To też jest okej, okay. Mi się wydaje. Nie, no słuchaj, zakup bardzo fajny, teraz tylko rozebrać to na części pierwsze, posegregować wszystko, kupić takie koszulki są, takie folie, nie wiem jak to się fachowo na to mówi, z pisakiem sobie wszystko ponotować, co z czym, no. Bardzo dużo zdjęć porobić, jak będziesz sobie to rozmontowywał. O, to ja do Michała to wstawiam, wiesz? Aha, do kogo? Nie będę ryzykował. Nie chcesz? Nie, nie, nie. Nie chcesz zrobić takiego? Nie, tu nie chcę. Nikt mi nie pomoże, to ja bym tego nie złożył, wiesz? I po mnie by nikt nie złożył tego na pewno. No. Taki majster ze mnie. Majster szef. Trzeba będzie to zrobić. To jest do ogarnięcia, słuchaj. Do ogarnięcia, nie? Siliczek pod spodem, słuchaj. Tam wszystko wydaje mi się, że jest... A patrzyliście kompresję? Dzień dobry! Nie! O, siema! Cześć. Chodź, Kuba. Oglądamy tutaj nasz zakup. Dawida. Ja. No. Dawida pamiętasz? Nie. Dobry. Pamiętasz czy nie? Nie pamiętasz. Chyba. No tak to wygląda, czyli wszystko jest w porządku. Zrobiłeś kawał dobrej roboty, zakup porządny. No to widzowie. No tak, ale ty jako tutaj główny, wiesz, mentor całego projektu? No, szukałem go długo, 3 miesiące. Nie, no ponad 3 miesiące. No. 4 miesiące. Nie było nic, wiesz. Były różne jakieś takie, wiesz, takie... Niby w całości były te sendy, nie? I a te powiedz inne. Mi, skąd ten motocykl jest? Z Francji. Ale z jakiego miasta ty go tutaj odbierałeś? Tu stąd. No to piękna sprawa. Od kolegi. Sprowadził. Nic lepszego, nie? I sprzedał. No. A ty zakombinuj, zobacz, on uwielbia raptusa. Chcesz pojeździć sobie kładem? Co ty? Ale ty nie! Cały się upiernicze, ja nie. Nie no, Kuba, nie da rady, zobacz jaka pogoda jest. Deszcz pada, no. Aha, ale to nic, kurtkę wypierzesz. Nie, dziękuję. No dobra, to co Jarku? W takim razie ja trzymam kciuki, żeby projekt wypalił. Cieszę się bardzo, że idzie wszystko w dobrym kierunku. No i będę śledził, nie? No, śledź. Wy też śledźcie. Trzymajcie się, cześć. Wszystko, co się dzieje z Derby Center. 50. A może 80? Może 70? Może na setę ją przerobimy? Nie, do zarejestrowania. Tak, żeby było dobrze. Babi, to jeśli będzie seta. Co? Dwa wydechy, będzie setka. Nara, hejos. Hejos. A tamta poszła?
Hejos. Trzymajcie się, cześć. Która? Tamta. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.